Skąd ten światowej sławy reżyser Jerzy Grotowski wziął się w Opolu? Prawda jest taka, że był wtedy dwudziestokilkuletnim młodym reżyserem, który zrobił kilka przedstawień w Krakowie. Te przedstawienia nie cieszyły się przychylnością krytyki. Rok wcześniej Grotowski wyreżyserował w Opolu Pechowców według Krzysztonia i pracował razem z Adamem Kurczyną, który w tym czasie był aktorem w Teatrze Ławskich. Nowy kierownik Domu Związków Twórczych, Edward Pochroń, po rozmowie z Adamem Kurczyną wpadł na pomysł, by zaprosić Jerzego Grotowskiego do Opola. Był taki okres rozluźnienia w polityce kulturalnej Polski, a głównie na prowincji, gdzie pojawiły się ambicje. Nasze władze miejscowe chciały mieć wielkich artystów. To trochę przypomina jak Florencję w okresie renesansu za Medici, że Medici, rządzący Republiką Florencką, chcieli mieć Michała Anioła, więc wprowadzili sobie Michała Anioła w postaci Grotowskiego. To Opole było pustelnią, tam były doskonałe warunki do pracy, dlatego że było nudno i można się było doskonale skupić na robocie. Właściwy Grotowski narodził się w Opolu, po prostu. Byliśmy jak spiskowcy jakiś, to było straszliwe sprzysiężenie. Jakiś taki spisek przeciwko... Czemu? Nie przeciwko. Tak, ja nie wiem, może to było i przeciwko. Ale rodzaj spisku mającego na celu zreformowanie teatru w kraju i za granicą. Tym kierunkiem jest bezpośrednia, drastyczna bliskość aktora i widza i zdolność aktora do magicznej transformacji na oczach widza. Czyli, że w skrócie można by powiedzieć, że jeśli zastosujemy jakiś rodzaj ascezy teatralnej, zlikwidujemy wszystko to, co nie jest tą różnicą, jeśli zbliżymy aktora do widza przez likwidację sceny i tak dalej, jeżeli wymieszamy ze sobą aktorów i widzów, to reszta należy do aktora. A zatem, podobnie jak nędza teatru dzisiaj tkwi w aktorstwie, podobnie przyszłość i nadzieja teatru tkwi w tym, co aktor będzie umiał. W ostatecznym rozrachunku można by powiedzieć, że chodzi o aktora, który by po prostu umiał, który byłby w stanie przywrócić rangę i honor rzemiosłu. Jest to tylko pozornie postulat minimalistyczny. Jest to problem systematycznej, codziennej pracy treningowej, która pozwoliłaby aktorowi uzyskać pełną kontrolę nad własnym organizmem, uzyskać umiejętność komponowania muzycznego dźwięku, słowa i tak dalej, komponowania plastycznego ciała, każdego ruchu, każdej maski, którą aktor może stworzyć bez charakteryzacji. Można by powiedzieć, że właściwie aktor powinien umieć się przeistoczyć bez wypchanego brzucha i doprawionego nosa na oczach widza i bezpośrednio i drastycznie stojąc obok niego. 8 października 1959 roku odbyła się pierwsza premiera w Teatrze 13 Rzędów pod nową dyrekcją Jerzego Grotowskiego i kierownictwem literackim Ludwika Flaszena. To była nieduża sala, pomalowana na czarno, z czarnymi okiennicami i wchodziło się tam jak do kościoła. Była zawsze cisza. Musiało się przyjść godzinę przed spektaklem. Jeżeli się spóźniło, płaciło się karę. I cisza. Godzina ciszy przed spektaklem. To było więcej niż modlitwa. Gdy przyjeżdżają tu teatrolodzy z Polski i z całego świata, to zawsze zaskakuje to, że jest to tak małe pomieszczenie. Tu mieściło się 13 rzędów krzeseł tylko, stąd nazwa. Oczywiście tę nazwę wymyślili poprzedni twórcy tego teatru, państwo Ławscy. Gdy Grotowski został dyrektorem, ta nazwa została. Na samym początku jeszcze nic się nie działo dziwnego z przestrzenią. Tu, gdzie mamy okna, zresztą te okna też w latach 60. wyglądały tak samo, ten kształt jest zachowany.
Tu była maleńka scenka. Myślenie o przestrzeni tak naprawdę zmieniło się, gdy do zespołu dołączył Jerzy Górawski, młody architekt, który razem z Jerzym Grotowskim i oczywiście Ludwikiem Flaszenem doszli do wniosku, że warto spróbować pewnego eksperymentu. Co się stanie, jeżeli widzowie zostaną otoczeni przez działania teatralne? I tak oto pojawiło się nowe pojęcie scenowidowni. Nie było już scenki, była jednolita przestrzeń. Niestety te eksperymenty skończyły się chyba jednak porażką, ponieważ widz otoczony przez działania, poprzez aktorów, widz wciągany do gry, blokuje się. Nie tak jak chciał Grotowski, otwiera się, jest chłonny. Nie, nie. Widz boi się, że zostanie wciągnięty do gry. Ach, Fauście, zaledwie jeszcze masz godzinę życia, a potem będziesz potępiony na wieki. Cóż to się dzieje z Faustem? A mój miły współlokatorze, gdybym był żył dalej z tobą, byłbym żył dotychczas. A teraz umieram na wieki. Jedźcie on! Spójrz! Czy on nie idzie? Co się stało? Zdaje mi się, że powadł jakąś chorobę z powodu ciągłej samotności. Przy najlepszym przedstawieniu okresu opolskiego przy tragicznych dziejach doktora Fausta, tutaj wzdłuż, były ustawione dwa długie, wysokie stoły, a widzowie w dwóch rzędach siedzieli przy tych stołach. Te stoły oczywiście to były także miejscem do grania. Faust grany przez Cynkutisa zaprasza gości na ostatnią wieczerzę. Tymi gośćmi oczywiście byli widzowie. W ostatnim przedstawieniu Studium o Hamlecie według wyspiańskiego Szekspira usytuowanie widzów wyglądało podobnie jak w Akropolis. Widzowie siedzieli na krzesłach przy ścianach, akcja działa się na środku. Chodziło już Grotowskiemu o to, że najważniejszy jest akt ofiarowania siebie przez aktora, a do tego niepotrzebna była już scenowidownia. Był wśród wszystkich. I był taki strasznie sam. Świat o nim mówi teraz od przypadku do przypadku, od rocznicy do rocznicy, tak jak to bywa w wysokiej kulturze. Ale jednak mówi się tylko sporadycznie. A myślę, że warto, przynajmniej dokąd są ludzie, którzy mieli jakiś kontakt z nim, tak zwane zabytki muzealne, to warto o nim mówić, czy się go lubiło, czy nie, bo on był ponad przeciętność. Może dlatego wielcy nie trawili go, nienawidzili. To jest choroba polska, że nie lubi się lepszych od siebie. A z kolei był niezwykle trudnym człowiekiem. Mnichem nazywał go Wicek Maszkowski. On rzeczywiście, on się spełnił, zrealizował wyłącznie w teatrze. Odpadły kobiety, odpadło wszystko, całe życie, on się niczego nie dorobił. On, jego majątkiem były książki, wiedza o świecie, ogromna inteligencja. Ogromne zapatrzenie w teatr. Dla niego teatr był kochanką, żoną, dzieckiem, wszystkim. Natomiast cała reszta była służebna. Myśmy służyli mu, żeby on mógł zrealizować to, co postanowił. Było szarpanie często naszej godności, naszego poczucia. No dzisiaj to słowo mobbing to w ogóle by nic nie znaczyło w porównaniu z tym, co działo się tam. Tam nie było. Jego słowo było jego słowem. Dziękuję, skończymy na tym. Zbyszku, poprowadź jutro. Siadamy na ławkach. Na pierwszych przedstawieniach było dużo ludzi, no bo z ciekawości co to będzie, a potem frekwencja spadła. Oczywiście była to dla nas
ludzi przyzwyczajonych, wychowanych na starym teatrze rewolucja, rewelacja i rewolucja. Pamiętam, że kierownik literacki, pani Krystyna Konopacka-Czala, na którym przedstawieniu siedzieliśmy obok siebie i tam aktorzy, któryś z aktorów w wannie jakieś tam wyprawiał, jak to u Grotowskiego harce, a ona mówi, no, że tu powinien jakiś inspektor BHP przyjść, bo to jest to znęcanie, znęcanie się nad ludźmi. Graliśmy przy pustej widowni, ponieważ to było laboratorium. To było laboratorium i graliśmy nawet wtedy, kiedy na widowni było dwóch, trzech widzów. Nie odwoływało się spektakli, a nawet było tak, że na spektaklu był tylko Grotowski, a rzecz była grana, ponieważ było to laboratorium, praktykowanie zawodu w bardzo szczególnym znaczeniu. Lepiej było na przykład w takiej taktyce politycznej, bo wymagało to geniuszu politycznego i Grotowski to umiał doskonale robić. Lepiej było uchodzić za wariata niż za wroga ustroju. Ja mieszkałem na ulicy Pasiecznej u takiego starszego małżeństwa państwa Krzemińskich i Jurek Grotowski mieszkał w drugim pokoju. Nawiasem mówiąc, pani Krzemińska kiedyś mówi mi, słuchaj panie Edwardzie, czy ten Grotowski to on jest normalny? Ja mówię, ale czemu? No bo wie pan, ja kiedyś tam tak nieopatrznie weszłam do pokoju, a on stoi na głowie, na łóżku, a on po prostu uprawiał gimnastykę, jogę i tak dalej. Nie mieliśmy domów, nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy niczego. Mieliśmy ideę, która to jest słowo, które teraz zaczyna być dla większości ludzi niezrozumiałe. Ideę. Ona może była wypaczona, może ona niezrozumiała dla wszystkich i była dla większości niezrozumiała, ale to była idea. To nie było pytanie, a za ile? To nie było pytanie, a gdzie ja będę mieszkać? No będzie pani mieszkać tam, gdzie pani będzie mieszkać, tak jak ja. No jak nie miałam mieszkania, mieszkałam w garderobie na 6 krzesłach. Nikt mi w to nie chce dzisiaj wierzyć, że składałam sobie krzesełka, zamykano mnie w tym teatrze. Uważam, że dzisiaj Teatr Grotowskiego by nie powstał. To z całą pewnością, to z całą pewnością. Proszę, gdy dane tu jeszcze powietrza. Proszę.
Grotowskiego na początku drogi, gdy dopiero pracował nad swoim własnym stylem, gdy tak naprawdę tworzył dopiero swój model teatru, Opole było miejscem idealnym. Aktorzy, powiedzmy, tak naprawdę niektórzy z nich byli to półamatorzy, jak Adam Kurczyna po Filologii Polskiej, jak Ewa Lubowiecka. Ci aktorzy nie mieli wykształcenia aktorskiego. To były osoby, które chciały zdawać eksternistycznie potem egzamin, ale nawet jak Rena Mirecka, która po szkole nie pracowała od razu w teatrze, czy też najbardziej znany aktor Grotowskiego, Ryszard Cieślak czy Maja Komorowska, oni skończyli lalki i nie było szansy na to, by znaleźli pracę w teatrze dramatycznym. Do Opola przyjechał także młody, zafascynowany teatrem polskim, w ogóle polską kulturą, Eugenio Barba. I został tu na kilka lat. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu nad Pająkiem, słynną opolską wtedy restauracją. I on rozpropagował Grotowskiego na zachodzie Europy. I już do Opola, to też jest mało znany fakt, już do Opola przyjechali stażyści z Europy. Oczywiście myślę tu o Europie Zachodniej. Cztery Maciek, raz, cztery razy. Zygmunt na słabą część. Tak, tu pan Ryszard, trzynastki z syngowaną synką. Proszę, Andrzej i Antek, improwizacja. Grotowski stał się kimś oczywiście w Opolu, ale miał niesamowite, naprawdę godne podziwu umiejętności, które my dzisiaj określamy public relation, czy też umiejętności też marketingowe. Przede wszystkim już od pierwszej premiery, to jest niesamowite, już od Orfeusza o tym spektaklu pisały wszystkie najważniejsze gazety w kraju. Uwaga, w kraju, nie w Opolu, a najczęściej o przedstawieniach Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej pisała tylko gazeta lokalna. I to, powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze dobrze. Ja chciałbym tutaj powiedzieć o człowieku zapomnianym. Był tam przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Musiał. To był Opolanin urodzony i on miał ogromne ambicje kulturalne i był, jakby tu powiedzieć, był to dobry gospodarz miasta. On po nocach chodził i sprawdzał śmietniki, czy śmietniki nie śmierdzą, naprawdę. To był prawdziwy burmistrz w starym stylu. No i on, jakby powiedzieć, do pewnego stopnia to on był naszym Medici. Był bardzo dumny, że przyjeżdżali do nas stażyści zagraniczni. Dał stypendium Eugeniowi Barbie, który potem został wielkim reżyserem, a który był u nas stażystą i asystentem Grotowskiego. No i tak się ta historia zaczęła. Jeżeli Grotowskiego nie ma we mnie, to Grotowski we mnie jest poprzez Akropol. Poprzez ten, bo on naładował mnie tak, że ja stałam się zupełnie innym człowiekiem. Scenografię do Akropolu robił świętej pamięci Józef Szajna i on zrobił nam kostiumy z worków, z dermy i z takich worków na ziemniaki. Zawołał Szajnę na generalną próbę. Kazał mu powycinać tu gdzieś na kolanie dziurę. Tu na biodrach dziurę, na piersi dziurę. I ja raptem, bo to nie były czasy, kiedy człowiek był przyzwyczajony, że aktorki się rozbierają, że nagość jest czymś zupełnie, zupełnie oczywistym. Nie, nawet w filmie. I to było straszne. Pokonać w sobie ten wstyd, no bo to był wstyd.
nie brzydkiego ciała, a jednak w imię tego spektaklu myśmy potrafili to pokonać. Ja na przykład potrafiłam to pokonać. I ja mam do dzisiaj ten spektakl jest we mnie. Ciekawe są i właściwie nie do końca jasne kulisy odejścia Grotowskiego z Opola. Oczywiście jedna wersja jest taka, że Grotowski został wyrzucony. Na pewno została mu obcięta dotacja, ale było to związane przede wszystkim z festiwalem polskiej piosenki, na który miasto starało się dać jak najwięcej pieniędzy. Dwa, już w tym ostatnim okresie Grotowski dawał jedną premierę rocznie. Był to rzeczywiście teatr eksperymentalny, laboratorium, gdzie skupiano się nad pracą, nad nową metodą aktorską. I takie miasto nie było w stanie finansować teatru, w którym dawano jedną premierę rocznie. I myślę, że był to splot powodów. Historia nigdy nie jest prosta. Historia nie kieruje się logiką, więc myślę, że trudno tutaj dać jednoznaczne wyjaśnienie. A ja jeszcze tak zupełnie osobiście myślę, że Opole stało się dla Grotowskiego już za małe. To, co chciał osiągnąć, osiągnął. Teraz był czas na większe miasto, no i na to, by teatr stał się sławny na Zachodzie. I tak się stało. Praktycznie nas wygonili. Ja nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć, no bo byliśmy, jakby tu powiedzieć, jakoś nieużyteczni. Może też była rywalizacja pomiędzy różnymi klanami u władzy. Ucięto nam dotacje. Były jakieś tam rywalizacje, gry klanów partyjnych, bo mówiono, że władza to jest jednolitość, prawda, jednolity blok. Tymczasem w komunizmie toczyły się ogromne układy po prostu, po staremu, tak jak w dawnej Rzeczypospolitej i Rzeczypospolitej Wiecznej. Ja pamiętam, jak myśmy się wyprowadzali, z kolei Wrocław się nam otworzył i dał nam wspaniałe warunki, znaczy wspaniałe, trudne. Ale to było, jakby tu powiedzieć, po Opolu, to było jakby otwarcie na świat. Było właściwe środowisko, bogate inteligencji, uniwersytet, środowisko artystyczne, plastyczne. Duży ośrodek z pewnymi ambicjami pionierskimi. Znaczy, my nie byliśmy pierwszym pokoleniem pionierów, ale wpisaliśmy się w ruch pionierów polskości, polskiej kultury na tak zwanych wtedy ziemiach odzyskanych. To był bardzo ważny argument politycznie wtedy. To zostanie dwie grupy ludzi, aktorzy i widzowie. Tutaj jak nie dali się zainteresować. Ale tutaj proszę tam, pod naszym. Ta wielka praca zespołu Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Apocalipsis Configuris. This means that this great work performed by Grotowski's theatre in Apocalipsis Configuris przyciągnęła uwagę i przyciągnęła pracę, niezwykłą pracę wybitnego fotografa Maurizia Buscarino. Attracted the attention and also attracted the work of an eminent photographer Maurizio Buscarino. Do tego, że Teatr Jerzego Grotowskiego jest kojarzony właściwie tylko z Wrocławiem, przyczyniło się też samo Opole. To, że Opole nie dba o pamięć o tym miejscu, ale też o takiej osobowości, o sobie, o takiej randze, jak Jerzy Grotowski, to na pewno. Ale myślę, że też tutaj było to świadome działanie i Jerzego Grotowskiego, i Ludwika Flaszena. Wystarczy przeczytać, czy też obejrzeć filmy, przeczytać wywiady, gdzie oni pomniejszali rangę tego miejsca. Mm-hmm.
Ja myślałem, że jakiś czas to dzisiaj. W jednym z filmów dokumentalnych Ludwik Flaszen powiedział, że Opole było tylko przystankiem. W Opolu Grotowski tak naprawdę zrealizował 9 swoich najważniejszych przedstawień. We Wrocławiu tylko 2. No i kolejne wersje Akropolis, ale premiera Akropolis miała miejsce tutaj właśnie w Opolu. Myślę, że warto przywrócić rangę temu miejscu. Nie może być tak, że pamięć góruje nad faktami. Sami znajomi i sami nieobecni. Dzień dobry, mistrzu. Sądzę, że odpowiedziałby mi dzień dobry, pani Ewo. Ale nie może się ruszyć, bo ze spiżu chyba. I taki malutki.